Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Atlas Mówi. Ja nazywam się Olga Kabała, a moim dzisiejszym gościem będzie wybitny polski sportowiec, utytułowany skoczek narciarski i fan Liverpoolu. Przed Wami Kamil Stoch. Dziś dowiemy się, jakie są blaski i cienie popularności oraz jak powstawał Kamiland. Zapraszam. Kamil, wspomniałeś kiedyś podczas jednej z naszych rozmów, że w top 3 zadawanych pytań do Ciebie jest pytanie o dietę. Może wreszcie po prostu obalimy te największe mity z tym związane, czy Kamil Stoch jada jajecznicę na śniadanie, czy zdarza się zjeść steka i czy jest jakaś różnica pomiędzy tym, jak żywisz się w trakcie sezonu, a poza nim. To jest taki największy chyba mit o skokach, którego musimy obalić. Skoczkowie nie żywią się tylko i wyłącznie powietrzem i od czasu do czasu szklaneczką wody od świetnie. Listek sałaty? Tak. Jedzenie to jest paliwo. Spalamy bardzo dużo kalorii podczas zawodów, bo to jest nie tylko wysiłek fizyczny, ale mentalny, koncentracja, stres, no też wszystko to co robimy wokół i przed zawodami i po zawodach kosztuje nas naprawdę mnóstwo energii. Do tego potrzebujemy mnóstwo siły, a żeby mieć mnóstwo siły, musimy skądś ją czerpać, czyli z jedzenia. Dobre jedzenie w dużych ilościach, chodzi o takie jedzenie, które da nam po prostu jak najwięcej tej energii na jak najdłuższy czas. Czyli to jest na zasadzie też prób i błędów, warto sobie wcześniej po prostu popróbować, a ja tak przynajmniej robię już od kilku ładnych lat. Wypracowałem sobie taki swój system, co zjeść najlepiej na śniadanie, później na obiad i tak, żeby po prostu ta energia się rozłożyła, bo wiadomo, że te zawody są między tam 15 a 20 powiedzmy, czyli kolację zjem dopiero około 22, żeby mieć wtedy siłę. Oczywiście można dojadać w trakcie zawodów i to jest nawet wskazane. A co wtedy dojadasz? A to różnie, albo jakieś batony energetyczne, albo kanapkę sobie zrobię, szynka, ser, to jest najlepsze rozwiązanie zawsze. Okej, okay, ale jakby... Także jak ktoś mnie widzi zawsze, jak idę z bufetu z bułką w garści, to tak, to okay. Jest to po prostu. Ale nie jest to bułka z bananem. Nie. Akurat ten mit od razu obalę, to próbowałem, przereklamowane danie. Nie podchodzi mi. Nie polecasz? Nie polecam, nie. Okej, okay, a czy jest ta różnica właśnie w żywieniu Twoim w trakcie sezonu, a poza nim? Nie, zazwyczaj staram się jeść podobnie. Ja mam akurat o tyle dobrze ułatwione zadanie, bo po prostu nie lubię tłustych potraw. Nie podchodzą mi, jakoś tak się odzwyczaję. Nawet jeżeli na szynce tam jest ten kawałek tego takiego białego, to zawsze to odkrają, bo po prostu nie. Co będzie tymi kolejnymi pozycjami w tym top 3? Jakie są te najczęściej zadawane pytania? Tak, dietę już mamy, okay. Co jeszcze? No to na pewno co czujesz w locie? Więc co czujesz? Może uda nam się odpowiedzieć i zamkniemy ten temat. Nie, jest to o tyle, wiadomo, że to jest normalne pytanie i sam pewnie bym takie pytania zadawał, ale jest o tyle trudne czy niewygodne dla nas, zawodników, no bo trudno jest opowiedzieć o tym, co czujesz. Trudno jest, nie wiem, opisać słowami emocje, które temu towarzyszą, bo po pierwsze dzieje się to tak szybko, a jesteś bardzo skoncentrowany, tak naprawdę polegasz tylko na jakichś odruchach wyuczonych na automatyzmie. I tak naprawdę no, jakby nie skupiasz się na tym, co w danym momencie czujesz. Po prostu reagujesz, a nie czujesz. Nie ma na to zbyt wiele czasu. Otóż to. Okej, czyli mamy już dwa? Tak. A trzecie, no to co byś robił, gdybyś nie był sportowcem? No to pewnie jest chyba najczęstsze pytanie. To w takim razie, czy masz jakąś taką alternatywę? Albo czy coś sobie wymarzyłeś jako dziecko innego? No zajmujesz się tym sportem od dziecka. Ale no powiedzmy, większość chyba młodych chłopców chciała być, nie wiem, strażakiem, policjantem. Czy były jakieś takie zawody, które tobie gdzieś od dzieciaka świtały w głowie? Albo czy może złapałeś bakcyla, jak próbowałeś swoich sił jako fachowiec? Znaczy, próbowałem rzeczywiście swoich sił jako fachowiec, ale no, to wiem, że mi nie idzie, bo ja mam w ogóle dwie lewe ręce do wszystkiego i mam wybitny talent do robienia sobie samemu krzywdy. Dlatego wszystkie ostre przedmioty i narzędzia najlepiej trzymać ode mnie z daleka. Ewa Chowa. Zresztą fachowcy, którzy robili Kamila, no wiedzą, że po prostu podchodzę do ściany, na przykład jak jeszcze nie jest za wyschnięta i sprawdzam, co to jest i oczywiście palec zresztą zostaje. Zresztą w Twojej galerii chyba można jest też jest takie miejsce, tak. Znaleźć takie miejsce. Ale
Co bym robił? No na pewno jako dziecko, nie wiem, marzyło mi się, żeby być strażakiem albo policjantem. To pewnie chyba każdy chłopiec jako dziecko to o czymś takim myśli. Ale ja dosyć szybko zacząłem przygodę z nartami, bo jako już chyba 5 albo 6 latek stawałem na nartach już koło domu. Jakby nigdy nie miałem, że chciałbym kimś być. Po prostu coś robiłem i to wychodziło samo z siebie później. Tak samo jak nigdy nie planowałem, żeby zostać sportowcem. To po prostu... Samo wyszło. A studiowałeś AWF, czy widziałeś kiedyś siebie w roli nauczyciela wychowania fizycznego? Nie. Widzę siebie w roli trenera i to jest coś, co chciałbym robić w przyszłości, a temu chciałbym się poświęcić, ponieważ prowadzimy klub sportowy już od kilku lat z małżonką i zrzeszamy już prawie 40 dzieci. Także temu chciałbym się poświęcić, chciałbym im przekazywać swoje doświadczenie, uwagi, też ich trochę przygotować do tego, co będzie w przyszłości, bo przyszłość niesie naprawdę dużo niespodzianek, dużo różnych dróg i dobrze jest po prostu umieć wybrać tą najwłaściwszą. Dlatego no, w takiej roli widzę siebie. I pod tym kątem studia tak przydały mi się bardzo. Jako dziecko, no, znamy chyba wszyscy twoje nagranie, niejako przepowiedziałeś swoje sukcesy i swoją drogę zawodową. Czy w twojej opinii, z tej perspektywy dzisiejszej, to podejście od najmłodszych lat ma duże znaczenie? Taka pewność siebie już za dzieciaka i dążenie do celu? Czy po prostu ty w tamtym momencie myślałeś tylko w kategoriach, no nie wiem, marzeń, tak? Że chciałbyś pojechać na igrzyska, chciałbyś zostać mistrzem. Czy to już była jakaś, nie wiem, świadoma ścieżka kariery, kreowanie? Bardzo wiele jest pytań właśnie pod tym względem i odnośnie tego wywiadu. I tak naprawdę dzisiaj... Nie wiem, jak im bardziej o tym myślę, tym trudniej jest mi w ogóle się odnieść do tego. Wydaje mi się, że w tamtym momencie no, nie myślałem aż tak daleko w przyszłość. No, jako dziecko trudno jest sobie wyobrazić siebie, nie wiem, za ileś naście lat. A wtedy po prostu... No ale... Właśnie, ale z drugiej strony dziecko jest szczere i zawsze mówi to, co myśli. Mówi o swoich marzeniach otwarcie. No i... Wydaje mi się, że wtedy o tym marzyłem. Skoro to powiedziałem, to znaczy, że o tym marzyłem, żeby pojechać na igrzyska, że już w jakimś stopniu gdzieś tą... Może nie przewidywałem swoją przyszłość, ale gdzieś już wiązałem swoją przyszłość z nartami, ze sportem i... No i już jakby stawiałem sobie cele. To takie dosyć ambitne. Konkretne. Zdecydowanie. Pracujesz teraz z młodzieżą. Jak patrzysz na to przez pryzmat już doświadczonej osoby? Czy oni też tak całkiem nieśmiało mają jakieś marzenia, czy faktycznie są już, nie wiem, chociażby w waszym klubie dzieciaki, które są zdeterminowane, postawiły już teraz wszystko na jedną kartę, ich rodziny też i po prostu brną w to? Tak. I są i tacy, i tacy. Są tacy, którzy chcą tylko po prostu przeżyć przygodę, chcą spróbować, zobaczyć albo po prostu doświadczyć, bo nie wiedzą, bo może im się to spodoba, albo nie. A są już tacy, którzy po prostu z całą pewnością wiedzą, że oni chcą być skoczkami narciarskimi, chcą być jak, nie wiem, były gwiazdy albo przyszłe gwiazdy i no i mają jakieś po prostu swoje jasno sprecyzowane cele i do tego dążą. Tak było, jest i tak będzie. Wspomniałeś o gwiazdach. Powiedz trochę o tych blaskach i cieniach popularności. Czy zdarzyło się w pozytywny sposób wykorzystać twoją popularność? Przyspieszona kolejka w urzędzie, uniknięcie mandatu. Czy były jakieś takie sytuacje? I od drugiej strony, czy zdarzyło ci się kiedyś coś takiego nieprzyjemnego czy niebezpiecznego w związku z tym, że jesteś rozpoznawalny? To może zacznę od tej drugiej strony, od końca. Śmiało. Tak. Owszem, no, popularność niesie ze sobą profity, ale też poświęcenia i wyrzeczenia. I bycie popularnym no, ma swoje takie trochę, no, nie powiedziałbym, że gorsze strony, ale mniej komfortowe, o, tak bym powiedział, że gdzieś trzeba się pilnować. No, wychodząc na miasto, muszę mieć świadomość, że ktoś mnie może rozpoznać, gdzieś zaczepić. Też muszę baczyć na słowa,
I też bywają czasami takie krępujące sytuacje, gdzie ktoś mnie prosi o zdjęcie czy autograf, no w takim miejscu, gdzie jednak wolałbym tego uniknąć, czyli po wyjściu z kościoła na przykład, czy w okolicach mojego domu prywatnego. No mam swoje zasady, którymi się kieruję i rzeczywiście dom to jest moja ostoja, to jest moje miejsce takie, gdzie chcę zapomnieć o skokach, o sporcie, tam się chcę poświęcić po prostu rodzinie. A kościół to wiadomo, to jest też czas, żeby tak się duchowo odnowić, też głowa musi się wyczyścić. No i czas spędzony z żoną, jak idziemy na randkę, to jest też czas dla żony, a nie dla kibiców. Wszystko poza tym, nie ma problemu. Mogę naprawdę przystanąć na 5 minut czy na 2 minuty. To są zazwyczaj to są pozytywne sytuacje. Ktoś podejdzie, powie coś miłego, poprosi o autograf, bo mnie rozpoznał. No ale tak jak mówię, są to właśnie krępujące sytuacje. Ale plusy są, bo jednak no, bycie popularnym niesie ze sobą rzeczywiście profity. I zdarzało... Otwiera drzwi. Tak, otwiera drzwi. Zdarzało mi się, że coś udało mi się właśnie załatwić, gdzie wydaje mi się w normalnych, innych okolicznościach, gdybym nie był sportowcem i znanym sportowcem, no to jednak trudno było. Nie mówię, że niemożliwe, ale na pewno trudniej byłoby mi coś osiągnąć. A często zdarzają się te sytuacje, kiedy ktoś przekracza właśnie te granice, jeżeli chodzi o dom, czy właśnie naruszanie tych twoich prywatnych obszarów? Na szczęście nie. Te sytuacje się zdarzają, ale są to sporadyczne. Oczywiście są to bardzo, no tak mówię, krępujące sytuacje i których wolałbym unikać, ale na szczęście zdarzają się rzadko. Mamy dobrych kibiców, którzy rozumieją. Jeżeli powiem im, że po prostu to nie jest takie miejsce, że proszę o wyrozumiałość, że no, dzisiaj wolałbym po prostu nie robić albo w tym miejscu, to zazwyczaj ludzie to rozumieją. Szanują. To szanują, dokładnie. Super. Zatrzymajmy się na chwilę tym sukcesie, który się łączy z tą popularnością. W sporcie jest on bardziej mierzalny, tak? Macie wyniki, medale, podia, to wszystko można w jakiś sposób zmierzyć. A czym jest dla Ciebie sukces w sferze prywatnej? Uważam, że to jest to, czy jesteśmy szczęśliwi. To jest ten sukces. Ja uważam, że odniosłem sukces, bo czuję się szczęśliwy, czuję się spełniony w życiu prywatnym. Odnalazłem w życiu drugą połówkę, z którą związałem swoją przyszłość. Stworzyliśmy wspólnie dom, do którego zawsze możemy wrócić, obojętnie co by się nie działo. To jest to miejsce, w którym wiem, że zawsze będę się czuł potrzebny, zawsze będę się czuł kochany i w którym zawsze będę się mógł schronić. To jest, uważam, mój największy sukces. A powiedz, co poza sportem? Nie oszukujmy się, ale ta część sportowa zajmuje dużą część Twojego życia. Czy masz na to czas, żeby realizować swoje inne pasje pozasportowe? Albo czy chciałbyś, jeżeli tak, to czym byś się chciał zająć, tak? Co jest najlepsze, że to zależy od nastroju, czasami też od momentu, czasami też od wieku. A z wiekiem zmieniają się, bardzo wiele rzeczy się zmienia. I to, co kiedyś chciałem robić, nie wiem... dużo rzeczy. No, chciałem po prostu, nie wiem, sobie kiedyś myślałem, że jak skończę skakać, to będę sobie rekreacyjnie uprawiał kolarstwo, nie? Teraz wiem, że no, fajnie się to ogląda, niekoniecznie fajnie by było. Próbowałeś już swoich sił? Nie. Ja czy kiedyś tam jeździłem na rowerze, ale no... To już trzeba być bardzo i zawziętym, i ambitnym, i mieć dużo samozaparcia. Ale na pewno jest wiele rzeczy, które chciałbym robić. Chciałbym podróżować, zwiedzać, odkrywać nowe miejsca. To jest coś, co bardzo lubię robić. Poznawać nową kulturę, nowe kuchnie. Jakieś konkretne kierunki szczególnie Cię fascynują? Każdy kierunek. Każdy. Północ, południe, wschód, zachód. Coś nowego. Tam, gdzie mnie jeszcze nie było, tam, gdzie nas jeszcze nie było. Bo oczywiście najlepiej podróżuje się z kimś. A ja mam najlepszą towarzyszkę do podróżowania. Także to tak, to jest coś, co chciałbym robić. Być może chciałbym mieć więcej trochę czasu, żeby pojeździć na nartach w dobrych warunkach. Zazwyczaj
po sezonie, albo nie ma śniegu, albo ja już nie mam siły, albo trzeba się zająć czymś innym. Także to jest coś, co robię bardzo sporadycznie, a jednak lubię to robić. Lubię jeździć tak rekreacyjnie na nartach zjazdowych. Wspomniałeś właśnie o tym sporcie trochę innym. Czy jako zawodowy sportowiec masz te ograniczenia, że są dyscypliny, których nie możesz spróbować, bo ryzykujesz zbyt dużą kontuzją? Jeżeli tak, to nie wiem, możesz przybliżyć jakie? Owszem, no mamy w ogóle, to nie jest taki, no powiedzmy kontrakt z Polskim Związkiem Narciarskim, albo nasze takie zobowiązanie, że zobowiązujemy się do regularnych treningów, do samorozwoju, do wypełniania swoich założeń, czy założeń stawianych przez trenerów. Natomiast nie możemy trenować, czy uprawiać sportów ekstremalnych, czyli tudzież wspinaczki, tudzież sportów, w których moglibyśmy odnieść kontuzję. Ja zresztą z perspektywy teraz już i doświadczenia i wieku, no wiem, że to jest słuszne, bo jednak żeby dany zawodnik mógł się rozwinąć i osiągnąć sukcesy, no trzeba mu nie tylko poświęcić uwagę, ale i czas, materiały, pieniądze, fundusze. No trzeba po prostu mnóstwo wysiłku włożyć, żeby dany zawodnik był na najwyższym poziomie. I gdyby taki zawodnik sobie w pewnym momencie zdecydował, o dobra, pójdę sobie na tam jakiś, nie wiem, na narty i pojeżdżę po tych takich przepaściach, nie? No i nagle coś mu się dzieje i co? I wszystko to po prostu... jakby, pęka jak bańka. Tak. I tutaj zawodnik musi też mieć tą świadomość, że jednak jeżeli chce osiągnąć sukces, to też sam musi po prostu wiedzieć, co jest dla niego dobre. A kiedy już jesteś w domu, wracasz z zawodów, masz tę krótką, ale jednak chwilę, jest coś, co w tym czasie lubisz robić? Nie wiem, czytać książki. Kiedyś wspominałeś, że ogródek to też jest to miejsce, które lubisz. Trochę przybliżysz nam to? Owszem, lubię czytać książki, ale książki czytam zazwyczaj w podróży czy na zgrupowaniach. Co jest ciekawe, na zgrupowaniach mam więcej czasu niż w domu, bo zawsze mamy, no, na zgrupowaniach jest schemat, prawda? Mam, nie wiesz tego. Więc słucham. Na zgrupowaniach jest śniadanie o określonej porze, później trening o określonej porze, obiad, czas dla siebie o określonej porze, kolejny trening, kolacja, wszystko jest o określonych porach. I wiem, że na przykład teraz mam 2 czy 3 godziny, czy tam 1,5 godziny tylko dla siebie i to mogę po prostu albo sobie zrobić dżemkę, oglądać jakiś serial, film, posłuchać muzyki czy poczytać książkę. Natomiast w domu, no, zawsze jest coś do zrobienia. Każdy, kto ma dom, no to wie, że człowiek usiądzie na kanapie, dobra, teraz odpocznę, a tu nagle sobie myśli, że ja cię coś jeszcze trzeba zrobić. Ale sam to zauważasz, czy musi powiedzieć ci o tym Ewa? Nie, sam to zauważam, sam to zauważam. Ja mam właśnie, trochę jestem pedantyczny w takich kwestiach, że lubię mieć porządek. Na zgrupowaniach zazwyczaj mamy małe, ciasne pokoje i wszystko jest wyrozwalane, no bo przychodzisz z treningu, no to coś chcesz przewietrzyć, coś wysuszyć, no to siłą rzeczy gdzieś po prostu musi być nieporządek, nie masz miejsca. Bałagan. A w domu lubię mieć wszystko uporządkowane, wszystko po prostu pochowane w rządkach, w kubkach i no, lubię mieć porządek wokół siebie. No i właśnie najbardziej lubię pracę w ogrodzie, bo uważam, że to jest najwdzięczniejsze, bo widać praktycznie od razu efekty, jak coś rośnie, coś, nie wiem, no nawet skosisz trawnik, coś gdzieś zamieciesz, posprzątasz, to od razu widać i dlatego to bardzo szybkie efekty. Dokładnie. A często zdarzają się ogrodowe wpadki. Pamiętam kiedyś sytuację, jak opowiadaliście z Ewą o baranach, które wtargnęły na waszą posesję. To zdarza się częściej, czy to były jednorazowe przypadki? Nie, teraz już, znaczy w sumie to nie wiem, muszę się Ewy zapytać, bo mnie nie ma domu, czy się to zdarza. Na szczęście mamy ogrodzenia, sąsiad też zrobił ogrodzenie, także już barany i inne zwierzęta nie będą wchodzić, chociaż tej zimy sarny wyobgryzały nam większość drzewek. Czyli jakieś straty były. No może nie straty, bo jak się okazuje, to wcale nie było złe, bo te drzewka później ładnie się poodnawiały. Naturalne przycięcie nastąpiło. Tak, okay. Dokładnie, naturalne strzyżenie. No i tak sobie zacząłem odpływać. I sobie myślę, nie, gdzie ty? Przecież ty jesteś 16, nie możesz spać. Nie możesz, to się już nie powtórzy nigdy.